Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothica Trójki. Nie ma tu nic ciekawego. W przeciwieństwie do tego materiału. Moi drodzy, jesteśmy Alshedim. Niestety nie widzę nigdzie Aturasa. A nie, on tutaj jest. Kurde, ale jest głupi. Nie ma Aturas. Mam cztery pozostałe klucze. Co teraz? Będziemy tu czekać, a ty otwórz świątynię. Nie super pomysł. Do siebie więcej uwagi niż to jest absolutnie konieczne. Wejdź, zdobądź artefakt. Wróć w jednym kawałku. Okej. Okay. Jakby myślę, że bez problemu sobie z tym poradzimy. Pójdziemy jeszcze po Lestera, żeby nam pomógł w wyprawie do świątyni. Chociaż ja pamiętam, że ona jest dosyć chyba prosta w porównaniu z resztą tych badziewnych misji, ale zobaczymy, zaraz ogarniemy. Świątynia giga duża jest, nie? Nie ma co. Zobaczymy, jak nam tam pójdzie. Tutaj jest Lester. Panie Lester. Idziemy. Szkoda, że tego Wutrasa albo kogoś nie możemy ze sobą wziąć, żeby nam pomogli, nie? To by też miało sens. Myślę, że więcej niż byśmy mogli przypuszczać. Zapiszemy sobie gierkę. Idę otworzyć, panie kochany, tutaj drzwi do świątyni. Do otwarcia tych drzwi potrzeba... Wiemy. On stoi tu ktoś już. No proszę, zadziałało. Stoi tu jakiś dziad. Jeden z drugim. No cóż. Tą drogą myślę, że chyba najbardziej to się opłaca mieć to ogniste. Bronie. Ale to chyba sobie zaraz po prostu podmienimy. Okej. Okay. Bo jednak z prawej ręki w pierwszej kolejności bijemy, więc mamy większą szansę, że sobie podpalimy kogoś. A nie wiem, jak ten grunt tu działa za bardzo. Dobra, ty, dobrze nam idzie. No nie, no daj mi spokój. Dobra. Halo? No widzicie, jest większa szansa, że podpalimy, jak bijemy tak, więc zrobimy inaczej. Pyk, pyk. O, tak i tak. To będzie jeden, a to dwa. I teraz to ma sens. Idziemy się bić dalej. Zobaczymy, czy tutaj jest dużo jeszcze tego piździelstwa do ubicia. Mam wrażenie, że... W sumie nie pamiętam. Na razie są same szkielety, nie? Więc może nie będzie jakiejś tragedii. Halo? O. O nie, daj mi spokój. Kurwa, wycofka. Pierdolę. No nie. Dobra, wycofka. Pyk. Mam nadzieję, że nam tu nie zginie ten Lester, ale w razie to nam dobrze idzie chyba. Po prostu wziął na klatę mumię, nie? Dobra robota. Dobra. Przeżył? No kurwa, przecież on w ogóle obrażeń nie dostał. O nie. Kurwa, widzieliście to? Bo ich tu jest dwóch debili. A ja prawie się wyjebałem. Masakra. Simun i Aranta. A czemu ich jest dwóch? Nie wiem. Dobra, ale... Jest okej. Okay. Nic ciekawego przy sobie nie miał. Weźmy go sobie tutaj trochę...
Obijajmy. Pyk. A niech on wyjdzie stamtąd. No nie. Dobra, przeżyliśmy. Czyś miałeś przy sobie nic, okej. Ciężka skrzynia, no to wiadomo, warto jest sobie wziąć. Zacznijmy od początku. Dalej. Co tu mamy? Topór bojowy barbarzyńcy. No okej, no. No jakby nie jest to nasz typ walki, nie? Totalnie, więc... Pęcherz z trucizną, dobrze widziałem? Niesamowite. Jeszcze jest jakiś zjeb jeden? Kurwa mać. Targon, okej. Trzech ziomali tu jest, dobra. Czemu trzech? Nie wiem, ale... On miał kamień żywiołu ognia, okej, czyli spoko. To jest ukryta skrzynia, można by ją sobie otworzyć, tylko musimy najpierw mieć manę. Ale czemu była ukryta, nie? Żelazny pierścień, jakieś takie srebrne gówno. Nareszcie! Znalazłeś! Wynośmy się stąd! Dobrze. Myślę, nigdy nie wiem, czy to nie jest... To jest chyba jedyna postać, która ma ten dialog. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, wracaj Lester, bo... Jesteś dość źródlecowym towarzyszem. Się przydaje jeszcze w tej świątyni, ale tak... Overall to chyba... Chyba bym nie chciał z tobą tutaj biegać za bardzo, bo... No za dużo nie dajesz. Ja muszę to zobaczyć zaraz w ogóle, ile mi ciężkich skrzyń jeszcze brakuje, bo warto chyba byłoby sobie ogarnąć wszystkie, nie? Jak mi się wydaje przynajmniej. A na razie to chodźmy do... Dobra, już mogę się tam teleportować. Jep, dobra. I tu mamy Saturasa. Znalazłem artefakt. Znów to zrobiłeś, co? Zanieś teraz artefakt w bezpieczne miejsce. Co teraz zrobisz? A jak myślisz? Twoja wyprawa do świątyni spowodowała jeszcze więcej szkód, niż się obawiałem. Czyli klasyczek. Musisz zadbać o posprzątanie tego bałwana. Dobrze, że jesteś, Saturas. Zapewne tym kimś będę ja. Mhm. No dobra, mamy wszystkie artefakty. Więc byśmy mogli chyba ty tepnąć do Vanguardu, nie? Wtedy nam chyba daje berło. Pan król Robar. Czego chcesz? Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Tak, oczywiście. Chodźmy tu. Wyskoczmy sobie tędy. Pięknie. Gdzieś tu bym się kimnął zaraz, ale to ze spokojem. Dobrze, tutaj jest też posprzątane. To naprawdę, kurde, wam powiem, dużo daje. Dużo daje. Tutaj się nie kimniemy, bo po co? Wszyscy tu w polowych warunkach śpią po prostu, nie? Niesamowite. Dobra, chodźmy. Zapytajmy się króla. Czy mu pasuje, że mamy już tak artefakty? Odnalazłem artefakty Adanosa. Wiedziałem, że ci się uda. Teraz weź moje berło i zostań wybrańcem Inosa. Idź do klasztoru ognia i otrzymaj boską moc Inosa. Okej, okay, dostaliśmy nowe zadanie. Bo jak najpierw byśmy mogli jeszcze pogadać z panem magiem tutaj. Siema. Dobra, i tutaj zapiszemy, bo ja nie wiem, czy to otwarcie bariery nie spowoduje, wiecie, zniszczenia questa z Lee. Wspaniale. Przejdźmy teraz do rzeczy. Niech Inos wspomoże nas w tej trudnej sytuacji. O Boże światła i ognia. Daj mi siłę, daj mi mądrość do zerwania czaru, który nas więzi. Uwolnij miasto od magii czwórki. Otwórz je na świat i ludzi. Niech twoje światło oświetli ulice naszej stolicy i oczyści z krwi naszych poległych wrogów. Argento, Lord Carvestu. No i po barierze. Magiczna bariera została usunięta. Nie, no jest jeszcze. Nie, nie ma. Czy nadal potrzebujesz berła? Nie, weje. Zrobione.
należy do ciebie. Okej. No i teraz mi powiedzcie. Lisie w kurwi, czy nie? Uważaj na siebie. Czego? Nic nie mówi, dobra, czyli możemy. Zamiast do Inosa. Tak, mi się wydaje. Zamiast do Inosa, to byśmy mogli iść na przykład do Xardasa. I byśmy Xardasowi powiedzieli, że Inosa powinienem robić. Kurczę, teraz to nie wiem. Da, zróbmy sobie endgame Inosa, bo grałem pod tego, to jak zagrałem pod Inosa, to się chyba nikt nie obrazi, nie? Inosie, chcę dla ciebie walczyć. Poznaj moją boską wolę. Czas położyć kres. Zobaczymy, czy nam da jakieś ciekawe questy. I odnowić ten świat. Jam jest ogień życia. Sługa Beliara musi upaść. Aby ogień porządku mógł świecić jasno, zabij przywódcę moich wrogów. Zabij Zubena. Wiele osiągnął. Lud Myrkany jest wolny. Orkowie odeszli. Nadszedł czas, by zadecydować, jaką moc chcesz posiadać. No ale chcę być silniejszy. O kurde. Jak się tutaj dostałeś? Już na statku powinieneś był się zorientować. Twoje śmieszne kamienie teleportacyjne nie robią na mnie wrażenia. Czas wrócić na stronę Innosa Xardasie? Przyniesie on ludziom zwycięstwo, a w Myrkanie znów zapanuje pokój i dobrobyt. Dobrobyt? Wierzysz w to? Pokój dla tych, którzy wyznają Innosa, a reszta umrze. Będzie to królestwo oślepiającego blasku, zbudowane na trupach tych, którzy nie chcieli wierzyć w Innosa. Myślisz, że zwrócenie ludziom Myrtany to dobry pomysł? Nie. W twoim królestwie nie będzie panował pokój. Już widzę te rzeki krwi, które będziesz musiał przelać, aby do tego doszło. Myślałem, że jesteś inteligentnym uczniem, a okazuje się, że jesteś tylko nędznym niewolnikiem, który nie dorasta mi do pięt. Nie mam zamiaru się z tobą kłócić. Nie jesteś tego godzien. Jesteś tylko mierną marionetką w rękach bogów, a ja muszę cię powstrzymać. Pożałujesz tego! No dobra. Nie no, bo my tutaj się wyjebiemy. Okej. No, ma to sens. Tak średnio chyba, nie? Kurwa, jeszcze tu dopiero. Czekajcie, czy ja zrobiłem? Nie zrobiłem tu zapisu innego. Ja pierdolę. Dobra, otwórzmy sobie ten Vanguard. I pójdziemy jednak Xardasem. No tak, on jedno zadanie nam robi, tylko Xardasem jest ciekawiej. Xardasem jest o wiele ciekawiej, więc pójdziemy. Po prostu z nim pogadajmy. Nie no, Inos widocznie nic ciekawego nie robi. A powiedzcie mi, gdzie jest kurde Xardas? O, tu. Czemu mnie obudziłeś? Mam 5 artefaktów Adanosa. Dysponujesz więc wielką mocą. Mocą, którą zarówno Zuben, jak i Robar chcieliby widzieć po swojej stronie. I jedno, i drugie jest możliwe. Dzięki tym artefaktom możesz się zdecydować na Inosa lub Beliara. A co zamierzasz zrobić? To my musimy uniemożliwić wygranie tej wojny Beliarowi czy Inosowi. Cóż by się bowiem stało, gdyby którykolwiek z nich zwyciężył? Czekałby nas 1000 lat pod władzą jednego boga. Doprowadziłoby to do kolejnej wojny. Przygotowałem plan, dzięki któremu skończę z tym szaleństwem raz na zawsze. To trzecia droga, którą ci proponuję. Decyzja nie należy jednak do mnie, a do ciebie. Jaką rolę odgrywają w tym wszystkim artefakty? Zabierz je do pieca na Rudę w Nordmarze i zniszcz. Weź kamień mocy. Zawiera magiczną moc run. Jest jej tam dość,
aby uruchomić piec na rudę i zniszczyć w nim artefakty. Chcesz, abym zniszczył artefakty? Tak. Aby nie można już było nigdy wykorzystać ich mocy. Decyzja należy jednak do ciebie. Jeśli wybierzesz Beliara lub Inosa, wszystko, o co walczyłem, zostanie utracone. Przynajmniej na kolejny 1000 lat. A co się stanie, gdy zniszczę artefakty? Wtedy wkroczymy na ścieżkę. To jednak nie będzie. Powiem ci wszystko. No dobra. I trzeba iść do pieca. Do pieca. Pyk. Siema, ziomki. Wojownik kopalni. Na pewno masz coś lepszego do roboty. No mogę, mogę? Zostaw tak, mnie w spokoju. Tak, każdy chce miecz. Okej. Okay. Porozumienie pokojowe między orkami a asasynami zostało anulowane, co? O co w tym chodzi? Porozumienie pokojowe? Na pewno. Kurwa, masz coś lepszego do roboty. Orkowie to już zostali pozabijani w sumie wszyscy. No i co, i teraz? Mógłbym? Uważaj na siebie. Nie. No to kiedy będzie atak na tego kurwa ziomka? Chłopaki! Mnie nie denerwujcie. Jezu, są tu śpisy. Jezus. Tardas, który śpi. Przecież to jest bez sensu. No. Artefakty zostały zniszczone. Stało się. Zadecydowałeś. Jaka jest dalsza część twojego planu? Iła, o, teraz to mamy. Świata pozostałości boskiej mocy. Nawet ja nie mogę stwierdzić, dokąd to nas doprowadzi. Jedno jest pewne. Nie ma już odwrotu. A co z twoją mocą? Również we mnie jest cząstka boskiej potęgi. I również ją należy wygnać z tego świata. Jak niby mamy to zrobić? Gdy nadejdzie właściwy czas, opuścimy ten świat i udamy się do nieznanych krain. Dobra, pytanie, czy ja mogę już iść tego generała Lee sobie robić? Słuchajcie, bo ja generalnie dlatego wyszedłem, bo chcę. Patrzcie, mamy mało energii życiowej teraz. Ale spokojnie, zaraz jakieś pierścienie poodpalamy. Właśnie chciałbym jakieś tutaj zlokalizować. O, to jest taki spoko. Już może bym sobie to założył zamiast tego siłowego. Siły mamy w chuj. Tak nie potrzebujemy, nie? O, i tu jakiś pierścień większej obrony i gitara, nie? Dobra, i zobaczmy, czy teraz jesteśmy w stanie tepnąć się do Lee i to ogarnąć, czy jeszcze będziemy musieli pogadać z Xardasem. Czego chcesz? Kurwa, oczywiście, że jeszcze z Xardasem, no tak. To za bzdura, no ja już bym chciał to skończyć, już bym chciał tego powrót generali zrobić, mieć z głowy, ale nie, bo po co? Jeszcze raz, siema. Co to za nie... Nikt. Zajmę. Portal otwierają berło. Oba te przedmioty posiada. Dobra. Mam berło Warantu. Pilnie go strzeż. Będzie nam później potrzebne. My? Zgadza się. Jeśli chcemy zakończyć to, opuścimy ten świat. Co jeszcze trzeba zrobić? Król Robar i Zuben to wybrańcy Inosa i Beliara. O, może teraz. W sobie cząstkę boskiej potęgi. To posłuszne sługi, niemal marionetki w wojnie, której nie pojmują. Z pewnością dobrowolnie nie wyrzeknę się swej mocy. Pewnie nie. Jeśli jednak chcemy wyzwolić świat, to właśnie na to muszą się zdecydować. Pomów z nimi, jeśli w ogóle zechcą cię wysłuchać. Zadbaj, aby ich moc zniknęła z tego świata. Zobaczę, co da się zrobić. No dobra. Co możesz mi powiedzieć o ognistych pucharach? Są to starożytne artefakty Innos, przyznające swojemu właścicielowi magiczne zdolności.
dawno temu utraciły swoją siłę. Żadna armia nie może szturmem zdobyć jego pałacu. Wygląda na to, że magowie ognia mają jakiś plan. Udaj się do klasztoru i dowiedz się, o co chodzi. Magowie ognia chcą przywrócić swoją siłę pucharom, rzucając je w święty ogień. Być może osiągną sukces z twoją pomocą. Możesz to wykorzystać. Co chcą zrobić z pucharami? Będę miał je wykorzystać, aby zwrócić paladynom ich moc. Posłuchaj mnie. Jeśli uda ci się zebrać wszystkie ogniste puchary, nie spiesz się za późno stać. Przynieś je tutaj, a znajdę dla nich inny użytek. Musisz tylko pomóc mu dostać się do Vanguardu. Wszystkie 12 pucharów jest w Nikt nie może ich zobaczyć. Czy pamiętasz, jak w kolonii górniczej naładowałeś Ulizela za pomocą góry magicznej Rudy? Za pomocą ognistych pucharów możesz wykonać podobny rytuał ze świętym ogniem Innosa. Mogę ci pomóc. Nie. Proponuję, byś stworzył broń o niespotykanej dotąd mocy i wziął los w swoje ręce. Jego rezydencja znajduje się w Gerdel. Słuchaj uważnie i pamiętaj o kolejności kroków. Przede wszystkim będziesz potrzebować ochrony, aby wytrzymać ciepło ognia Innosa. O! Ja już użyłem tych pucharów. No jakby... Czemu mnie obudziłeś? No jakby chuj, no trudno, nie? Warto wiedzieć, może kiedyś na przyszłość, ale tak. Powiedzcie mi, że teraz to zadziała. Chcesz? O, siema. Nie powinieneś tego robić. Co się stało? Głód zaczyna coraz bardziej doskwierać mieszkańcom Vanguardu. Parobar postanowił rozwiązać ten problem starymi metodami. Otworzył królewski skarbiec? Król ogłosił, że sprzedałeś się orkom, oddałeś Beriarowi, a na dodatek ten głód to... Co za skurwiel? Lepiej nie wchodzić mu teraz w drogę. Gdzie jak? Wierzysz mu? Nie ma czasu na przemyślenia. W mieście wybuchło powstanie. Wkrótce ludzie wyjdą na ulicę i zagonią Robara w kozi róg. Musimy działać, nie będzie lepszej okazji. Musisz dostać się do miasta i dowiedzieć, jak idzie Laresowi. Ludzie muszą się dowiedzieć, że generał Lee powrócił. Ich wola walki z pewnością wzrośnie na samą myśl o mnie. Markus niedawno opuścił zamek, da ci znać o obecnej sytuacji. Dobra. Jestem wyjęty spod prawa. Dlaczego? Robar twierdzi, że ukazał mu się sam Innos i powiedział, że jesteś sługą Beliara. Po prostu musiał zrzucić na kogoś całą winę. Wiadomo. Co dzieje się w Vanguardzie? Kurwy syn. Wkrótce będzie tu spore zamieszanie. Król nie radzi sobie już z intrygami mieszkańcami. Więc po prostu zrzucił winę na ciebie. Ale to wcale mu nie pomogło, bo kości zostały już rzucone. Straży ledwo udało się odeprzeć wściekły tłum. Robar zdołał wycofać się do zamku. Od jakiegoś czasu przywództwo przejął Cobryn i zlecił mi odnalezienie cię. Może się tu pojawić w każdej chwili. Jak zachęcić ludzi do buntu? Powiem ci, że wcale nie podoba mi się pomysł Lee. Poza tym nie wiem, kto może przeprowadzić zamieszki. Tylko Lares może ci z tym pomóc. Jest tam, w samym centrum zamieszania. Co tak, ja tam się dostać, jak mają mnie znaleźć. Robara. Nie wystarczy ci wsparcie zwykłych ludzi. Będziesz potrzebował sprzymierzeńców wśród paladynów i magów ognia. Ale uprzedzam, że nie wiem, jak możesz tego dokonać. Nie zawracaj też głowy. Nie masz nic do roboty? No jak ja to mam ogarnąć? Czemu to jest tak ciemno? Gdzie to? Kurwa, nic nie widać. No dobra. Próbujmy tu podejść jakoś, nie? Kobryn tu stoi. Zaczekaj. Kazano mi cię aresztować. Wiem. Król całkowicie postradał zmysły. Doprawdy. I masz jeszcze czelność mnie okłamywać. Ty sukin synu. A do świątyni chodziłeś się modlić, a nie rozmawiać z tym zdrajcą. Z kim? Przestań się wygłupiać, już o wszystkim wiem. Lares mi wszystko opowiedział, chcąc przeciągnąć mnie na waszą stronę. Nie zgodziłem się na jego propozycję oraz wspomniałem, kto zostanie skrócony o głowę w wypadku jakichkolwiek zamieszek.
Ty i Li byliście przyjaciółmi? Nawet jeśli, to było to dawno temu. Oboje popełniliśmy błędy, a teraz on jest zdrajcą, którego mam rozkaz aresztować. Naprawdę nie widzisz, że Robar prowadzi Vanguard do zguby? A ty sugerujesz, że coś się zmieni, jeśli Li przeprowadzi zamach stanu. Robar jest szaleńcem. Każdy król będzie lepszy od niego. Jeśli teraz mi nie pomożesz, to zdradzisz Li po raz kolejny. Może ci tego nie powiedział, ale byłem jedynym, który bronił go podczas tego procederu. Jednak wszystko ma swoje granice. Więc dlaczego skończył za barierą? Naprawdę uważasz, że jeden komendant straży jest w stanie przekonać całą Radę Królewską? Wtedy nic nie mogłeś zrobić, ale teraz możesz naprawić błędy przeszłości. Kosztem kolejnej zdrady. A nawet jeśli się zgodzę, co może zaoferować mi? Gorzej już być nie może. Zwycięstwo nad orkami. Już tego kiedyś dokonał. Więc po czyjej jesteś stronie? Masz rację. Robar popadł w kompletną paranoję. Że z orkami już wygraliśmy. Co teraz zrobimy? Mogę zagwarantować nam wsparcie części strażników, która jest mi podana. Co do reszty, sam będziesz musiał coś wymyślić. Dobra, udało się. Ciekawe, jakby to wyglądało, jakbyśmy tego nie dogadali z nim, nie? Czy oni mnie jakoś tu będą bili, czy nie? Gdzie jest ten Larys, kurwa? Tutaj siedzi? O. Tak jest już źle. Larys, mówię coś do ciebie. Czy wciąż żyjesz? To jest niesamowite. Co się dzieje? Czemu nikt mnie nie pojmał? Wiedziałeś o tym wszystkim i nadal zdecydowałeś się wdepnąć w to mrowisko. Ty chyba masz nierówno pod sufitem. Tak naprawdę to król nie ma władzy nad miastem. Nie masz się czego bać, strażnicy cię nie znają, a król nie ma pojęcia jak wyglądasz. Sobryn także zrobił coś dziwnego. Wbrew rozkazom samemu udał się do dolnego miasta. A na dodatek kazał swoim ludziom cię nie powstrzymywać, jeśli się tutaj pojawisz. I pomyślę, czy Li na początku w niego nie wierzył. On będzie z nami. Możesz kontynuować moje dzieło, ale wiedz, że jeśli Robar się o tym dowie, to czeka nas rzecz. Musimy zacząć działać, bo w innym wypadku marny nasz los. Li chce podnieść bunt przeciwko królowi. Wiem, ale nie podoba mi się ten pomysł. Po prostu podjudam ludzi. Tak jak mnie o to poprosił. Teraz wystarczy najmniejsza iskra, aby tłum wściekłych mieszkańców rzucił się na każdego, na kogo wskażą. Nie wątpię, że właśnie tak będzie, kto przewodniczy mieszkańcom? Chciałbym być tego taki pewien, jak ty. Nie ma tu żadnego przywódcy, ale Kerdran wydaje się największym autorytetem pośród nich. Musimy też przeciągnąć paladynów na swoją stronę, bo w innym wypadku marnie się to dla nas kończy. Georg jest między młotem, a kowadłem, więc nie sądzę, żeby chciał cię powstrzymywać. Co zamierzasz zrobić? Sytuacja jest gorąca, a pozostała jeszcze jedna strona, która za nikim się nie opowiedziała, czyli magowie ognia. I wcale mi się to nie podoba, bo Karlb to może jednym gestem obrócić ludzi zarówno przeciw Li, jak i Robarowi. W takim razie musimy dostać się do Karlbto i z nim porozmawiać. A kto się tym zajmie? No jasne, że ja. Mam co do tego bardzo złe przeczucia. No dobra. Słyszałeś o tym, że król ogłosił cię zdrajcą. Wyjaśnij mi, co jest grane. Robar oszalał i szuka wszelkich sposobów, by utrzymać się przy władzy. Mówił w imieniu samego Innosa. To nie mogły być słowa rzucone na wiatr. A jednak. W imieniu swojego strachu. On chce pozbyć się mniej wszystkich, którzy staną na jego drodze. Czas położyć temu kres. Więc jakie widzisz wyjście z tej sytuacji i dołączyć do buntowników, kto niby nimi przewodzi, Eldronu? Generał Li jest w mieście. On poprowadzi bunt. Jesteście na tyle nieprzewidywalni, że nie mam już nawet powodów do zdziwień. Jestem gotów na wiele poświęceń, ale nie zaatakuję króla. Koniec końców jestem paladynem, a król moim panem. Będziesz musiał mnie do tego przekonać. Zwróciłem ci magię? Czy dokonałbym tego, gdybym nie spełniał woli Innosa? To z pewnością nie było proste, ale to nie wystarczy. Tylko bunt może uratować ten kraj. Lepsza jedna śmierć niż tysiące kolejnych. Nie mogę się na to zgodzić. Tylko Innos może decydować o losie króla.
Ta rozmowa zostanie między nami. Ale uwierz mi, jeśli wystąpisz przeciwko królowi, jam się podnieść na ciebie broni. Uważaj na siebie. Czemu anulowane? Zapalę sobie. Pogadamy później. Trzymaj się. Już dalej nie mogę. Czemu się anulowało? Co za gówno? Czekajcie chwilę, bo to generalnie mi coś tu nie pasuje. Człowieku, czego chcesz? Czy to ty przewodziłeś podczas powstania? Dowodziłeś. A próbowałeś kiedyś zapanować nad lawiną lub wodospadem. Posłuchali, co miałem do powiedzenia, po czym się rozeszli, zanim strażnicy dobyli broni. Co chciałeś tym osiągnąć? Jedzenie dla wszystkich. Król musi otworzyć zamkowe spiżarnie, bo inaczej jego ludzie umrą. Jedyne, czym nakarmić się Robar, to stal i bełty. A masz lepszy pomysł. Pamiętasz generała Lee? Udało mu się powrócić, a on z pewnością poradzi sobie z głodem i orkami? Ale potrzebuje do tego pomocy was, zwykłych ludzi, którzy o nim nie zapomnieli. Lee był świetnym generałem, ale powiedziano nam, że zmarł w areszcie. Skąd mogę mieć pewność, że to nie jest kolejny podstęp Robara? Moglibyśmy ustalić zasady naszego porozumienia wraz z kilkoma najważniejszymi mieszkańcami. W takim razie niech wyznaczy miejsce i czas, a ja spotkam się z nim w imieniu milicji i kupców. Dobra, wydaje mi się, że kolejnościowo trochę zajebałem to zadanie, więc wczytam. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, to trzeba przeklikać tego Lee jeszcze. Chyba jest ciemno tu. Do zobaczenia. Laresa. No dobra. Za nim z George'em. Może z Tordirem powinniśmy pogadać najpierw. Uważaj na siebie. Nie, Tordir ma wyjebane, okej. Okay. Dziwi mnie, że ten George nie chce być, kurde. No przecież my tam pomagaliśmy temu Karypto i w ogóle, człowieku, nie? Pamiętasz, gen... ale... Lee był świecką. Moglibyśmy ustalić zasady naszego... W takim... Dobra, git. Teraz, co tu jeszcze jest? Van Dorn, tak? Gdzieś tu siedzi pewnie. Bo głupota generalnie to jest wykonana trochę, moim zdaniem, no ale trudno. Pytanie, czy o. A to jest, on ma tylko tę żonę, ma problem z żoną, no tak. Chodźmy tu. Okej, czyli nie możemy tu wejść. I tam też się nie dostaniemy, no dobra. I spróbujmy tak, pójdziemy sobie do pałacu, no najwyżej chuj, no sobie poradzimy bez paladynów, ale warto, wiesz, spróbować. Przywódcy uczestników zamieszek zgadzają się cię wspierać, ale wymagają osobistego spotkania. Więc przyprowadź ich tutaj, do świątyni. Jesteś tego pewien? Nie ma już czego ukrywać. Teraz skończymy albo na tronie, albo na stosie. No tak, ma to sens. Czego chcesz? Ma to sens. No tak, chodźmy tu. Pyk. Tuturut, dobra. Znowu na górę, no bo mnie chuj zaraz szczeli, nie? Tu jest Cobryn, jak to mówi nasz bezimienny, wspaniały. Drugą, kurwa, co ja bym tu jeszcze mógł się nauczyć tej? Jak mistrza dwóch ostrzy bym mógł umieć, ale... Ale no nie wiem, zobaczymy, jak się to uda zrobić. Człowieku! Zaraz się tam udam, ale mam dla ciebie złe wieści. Co? Złapałem nie. Gdy próbował dostać się do zamku. Na dodatek ktoś rozpoznał, że to ten słynny Lares. Wyrok śmierci już został podpisany. Co możemy z tym zrobić? Nie mam pojęcia. Możesz spróbować przekupić, ogłuszyć lub zabić strażnika, ale nie możemy siedzieć z założonymi rękami. Rozumiem. No właśnie, gdzie? Przetrzymują? W celi pod schodami prowadzącymi do murów zamku. Cela pod schodami. No kurwa, schody co prowadzą do... Ty jesteś pod murami zamku. Jasne, czemu nie? Ale tu, tak? Okej. Okay. Stać, ani kroku dalej. Kto jest waszym więźniem? Żartujesz sobie? To niebezpieczny przestępca. Lares, słynny złodziej z Gadda. Nie boisz się, że po prostu stąd ucieknie? Skądże?
Niby czemu miałoby mu się udać? Z tego co słyszałem, to uciekł z kolonii karnej, zanim jeszcze opadła magiczna bariera. No cóż, a tutaj jestem tylko ja. Nie martw się, nie spuszczę z niego oka. Czy mogę zobaczyć się z Laresem? Zabroniono mi wpuszczać do niego gości. Gdyby to było takie łatwe, to tylko parszywy złodziej. Ale nadal mi się to nie podoba. Dobra. Zawsze chciałem poznać motywy takiego przestępcy. A może zająłby się teraz czymś ciekawszym? Nie rozumiem. Na przykład czymś świecącym. Pierścieniem. Złotem. Chociaż jeśli chcesz, to mogę dać ci również pierścień. Nie jestem tym zainteresowany. Czy ty właśnie próbujesz mnie przekupić? Tak. Trzeba było tak od razu. Niestety nie mogę na to pozwolić. Stanowisko jest dla mnie ważniejsze niż twoje błyskotki. Nie znudziło ci się stanie tutaj? Takie mam rozkazy, czy tego chcę, czy nie. Przekichana sprawa? A może pomógłbym ci się odprężyć? Niby ja. Przez tą cholerną wojnę zamknęli wszystkie burdele. Poczekaj, no, czy ty mi oferujesz... Osa bzdura. Wybacz, wcale nie jestem. Idioto. Nie, nie o to chodzi? A co z reguły uznaje się za dobrą zabawę? Chodzi ci o pojedynek. Jeśli chcesz, to możemy się rozerwać. Świetny pomysł. Niech wygra najlepszy. W takim razie będziesz musiał się postarać. No dobra. No to pokaż, na co cię stać. No dalej! Okej. Wstawaj. Nie ma czasu na drzemki. Szybko znikaj stąd. Już byłem gotów pożegnać się ze swoim życiem. Nie podkreśliłeś przez Taras, na który jest widok przez okno sali królewską. Opowiesz mi o tym później. A teraz drogi, zawsze tu będzie. Dobra, spierdalamy, nie? Chyba nie chcę tego słyszeć. Gościu wstał akurat i co? I nic. I to i tam dalej. No. No tak, no tak. Ma to sens. Ma to sens. Tu jesteś, a ja cię szukam po całym mieście. Pewna bardzo ważna osoba chciałaby z tobą porozmawiać. Będzie na ciebie czekać w starej wieży. I prosił, abyś się pośpieszył. Jeśli miły ci życie generała. Gdzie mogę znaleźć tę wieżę? W mieście. Gdzie indziej. Okej. Okay. Będzie George? Nie. Z godziny na godzinę sytuacja się pogarsza. Udało nam się. A teraz idź do tej starej wieży i dowiedz się, kim jest Rypto ta pewnie. Osoba. Jesteś dany tylko na siebie. Będę czekać na ciebie w świątyni. No dobra. To jest pewnie ta wieża, gdzie Tordir siedział, nie? Okej, okay, mi się wydaje, że to jest Karypto, ale zobaczymy, nie? Wydaje mi się, że zobaczymy to w następnym odcinku. A zatem wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podobał. Wiem, robię znowu to samo. Zostawiam was w niepewności, ale spokojnie. W następnym odcinku myślę, że już skończymy tę linię zadaniową. A nie chciałbym zacząć jakiegoś grubego zadania i zaraz ucinać odcinka. Więc dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, zachęcam do zostawienia suba, łapki w górę i komentarza. No i co? Widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.